O Boże, co się ostatnio dzieje? Wydali demo Hello West, kinowy zwiastun remake'u Mafii, a za chwilę premiera remake'u jednej z najlepszych platformówek. Niestety jest jeden problem z tą produkcją, jest bardzo mało znana w Polsce, mimo tego, że jest bardzo dobrą platformówką. Czemu tak jest? Oglądajcie do końca, a się dowiecie. Chyba każdy na całym świecie, a tym bardziej w Polsce, zna SpongeBoba. Nie ma osoby, która by go nie znała, ale niestety muszę was zmartwić. Może z telewizów każdy go zna, ale niestety nikt SpongeBoba nie zna z gier. W dzisiejszych czasach gry ze SpongeBobem są grane w większości przez telewizów, a nie przez graczy, którzy grają w prawie każdą grę. Jak spytacie kogoś o kultowe w Polsce produkcje, że w Polsce, nie polskie kultowe produkcje, tylko po prostu gry, które nawet zostały stworzone gdzieś indziej poza Polską, ale są w Polsce kultowe, o to mi chodzi. To zapewnie odpowie wam jakiś Rayman starszy, albo Kangurek Kao, lub Mafia 1, albo Max Payne 1. Są naprawdę nikłe szanse, że ktoś wam powie coś w ogóle o SpongeBobie. Dosłownie za chwilę wychodzi remake SpongeBoba, jedna z najlepszych platformówek na świecie, a co na to Polacy? Dosłownie nic. Może jakieś 10 osób max wie o tej grze, ale czemu tak jest? Oczywiście przez nieistniejący marketing gry w Polsce. Wydawcą gry jest THQ Nordic, który dosłownie nic nie robi w Polsce. A czemu tak jest? Aby sobie odpowiedzieć na to pytanie, cofnijmy się do roku 2003. Jest premiera Raymana 3, uważana przez Polaków jako najlepsza platformówka 3D. Premierę ma też SpongeBob Battle for Bikini Buddy. Jako tak naprawdę to nie wiadomo. Znaczy wiadomo, bo na konsolę gracze dostali pełnoprawną platformówkę. Tak jak było to w przypadku Raymana 3. To czemu nikt teraz w Polsce nie mówi o odnowionej wersji gry? Dlatego, że wersja PC-towa była olbrzymim krapem. Zamiast platformówki dostaliśmy dopasowane do każdego bohatera ze SpongeBoba zestawy minigier. Teraz ktoś powie, no dobra, na PC było chujowo, no a na konsolach? Na konsolach! Toć wtedy w Polsce mało kto miał konsolę. Właśnie z tego powodu ludzie nie zapamiętali gier ze SpongeBobem, jak na przykład Rayman 3. Jeśli byśmy dostali na PC ta też platformówka jak na konsolach, to pewnie to by też w Polsce kultowa platformówka jak Kangurek Kao czy Rayman. Więc nie ma co się dziwić, że jak spytacie losowego gracza w szkole o SpongeBoba, to pewnie będzie myślał o kreskówce albo o jakiejś badziewnej grze. No dobra, żeby nie mu za krótko, to powiem, co już wiemy o tej produkcji. Remake ma oprócz odnowionej grafiki, tekstur i dźwięku nowe reakcje bohaterów oraz tryb multiplayer. Tak. Wiecie jak, ja czegoś nie rozumiem. Dlaczego oni to nazywają remake'iem, skoro ta gra dodaje bardzo niewiele rzeczy, które w sumie nawet nie wpływają na rozgrywkę? Chodzi mi o to, że aby nowe rzeczy wpływały na rozgrywkę, ale tryb multiplayer, który polega na falach, a w tej jest usunięty boss oryginału, który najprawdopodobniej nie pojawi się w kampanii, i nowe reakcje bohaterów w rozmowach, to w sumie dla mnie za mało, aby nazwać tą grę remake'iem. Niestety, w sumie gra może być fajna, ale nigdy sensu kupowania tej gry, jak się grało w oryginał. W sumie zawiódł mnie ten multiplayer. Myślałem, że będzie można w końcu zagrać multiplayera w kampanii, ale nie, po to zrobili jakieś fale wrogów i mamy się cieszyć. Nie wiem jak wy, ja się nie cieszę. Bardzo chętnie bym zrobił recenzję tej gry, ale nie wiem, czy będę chciał tą grę kupić. Daymix, napisz mi teraz. Mam oryginał, wolę go przejść do końca niż kupować to samo, tylko w lepszej oprawie. Jedyne, co naprawdę mi przekonuje do zakupu, jest to polski dubbing. No ale to jest już sprawa polskiego wydawcy, a nie samej gry. Więc dobra, więc ja byłem Tymex, na razie.